znana mi świetnie, przepiękna Odra. To rzeka majestatyczna, ale też kapryśna. Bardzo kapryśna. Właściwie prawie dokładnie 25 lat temu mieliśmy do czynienia z powodzią tysiąclecia. Jako wówczas mieszkaniec Wrocławia obserwowałem te zniszczenia, które są przez Odrę czynione. I te kwestie bezpieczeństwa, względy bezpieczeństwa przyświecają nam bardzo mocno w kontekście wielu inwestycji, w jazy, w różnego rodzaju inwestycje hydrotechniczne, które mają miejsce na Odrze. Ale też warto zwrócić uwagę na Odrę jako na szlak wodny, który mógłby być dla nas doskonałym miejscem, w którym korzystamy z transportu. Polska w niewielkim stopniu dzisiaj korzysta z transportu. Przez 30 lat zaniedbane zostały polskie rzeki. Pamiętam, jak siedziałem jako chłopiec na brzegu Odry, to barka jedna za drugą przepływała przez Wrocław. Dzisiaj takich widoków nie ma. A więc inwestycja taka jak ta tutaj w Januszkowicach, w województwie opolskim, jest tylko jedną z wielu inwestycji tego typu, które rząd Prawa i Sprawiedliwości prowadzi. Ta inwestycja to 200 milionów złotych. Na całej Opolszczyźnie tego typu inwestycje to 750 milionów złotych środków zaangażowanych w udrożnienie rzeki Odry. Ale właściwie można powiedzieć, że inwestycje takie jak ta w Januszkowicach to trzy w jednym. To wsparcie dla gospodarki, to bezpieczeństwo i ekologia. Pomoc dla gospodarki, ponieważ transport wodny jest najbardziej ekologiczny, jest też najtańszy. I im w większym stopniu będziemy z niego korzystać, tym większe korzyści dla całej polskiej gospodarki. Jest bardzo ekologiczna, ponieważ pomagamy w ochronie środowiska właśnie poprzez zmniejszenie transportu po polskich drogach, transportu kolejowego. Transport rzeczny jest najbardziej ekologiczny, ale także dbamy, drodzy ekolodzy i drodzy rodacy, dbamy o to, aby poprzez różnego rodzaju przepławki była odpowiednia dbałość o wszystkie stworzenia wodne. Ale także jest to wielka inwestycja w bezpieczeństwo. Tak jak powiedziałem 25 lat temu, powódź tysiąclecia. I właśnie jak niedawno kończyliśmy inwestycje na Odrze, w Raciborzu, czy ten suchy zbiornik dzisiaj na Raciborzu, który między Raciborzem a Wrocławiem czyni Odrę bezpieczną. Już teraz, gdyby była taka woda jak wtedy 25 lat temu, to drodzy mieszkańcy tej części naszej przepięknej ojczyzny, jesteście bezpieczni. Wały powodziowe są budowane, ale zwłaszcza te zbiorniki, jazy i różnego rodzaju inwestycje hydrotechniczne, które chronią mieszkańców. A więc, szanowni państwo, jesteśmy oczywiście w fazie udrażniania. To jeszcze nie koniec inwestycji. Wiemy doskonale, że kolejne miliardy złotych muszą zostać przeznaczone na rzecz inwestycji w Odrę. Ale zaplanowaliśmy je kilka lat temu i konsekwentnie je realizujemy. Właśnie po to, aby na jednym ogniu upiec te trzy pieczenie. Tę gospodarczą, ekologiczną, środowiskową, ale także związaną z bezpieczeństwem. Z bezpieczeństwem przeciwpowodziowym wszystkich mieszkańców. I cieszę się, drodzy państwo, że jak widzicie tutaj, na przykładzie tej inwestycji w Januszkowicach, a także wielu innych na rzece Odrze, te inwestycje prowadzone są zgodnie z planem i udrożnią Odrę, zwiększą bezpieczeństwo mieszkańców i zapewnią lepsze warunki dla ochrony środowiska. Dziękuję wszystkim, którzy się przyczyniają do tej inwestycji i do wszystkich inwestycji na Odrze. Dziękuję bardzo, panie premierze. Proszę o zabranie głosu ministra Andrzeja Adamczyka. Dziękuję bardzo, panie premierze. Szanowni państwo, bardzo dobrze się stało, że pan premier wybrał to miejsce po tej wizyty studyjnej. Bo przecież przyzwyczailiśmy Polaków, przyzwyczailiśmy wszystkich tych, którzy śledzą media, przekazy medialne do wizyt na budowie dróg, przebudowie szlaków kolejowych, budowie dróg ekspresowych, autostradowych, ale także do tych małych przedsięwzięć, których jest bardzo dużo, czyli dróg samorządowych, gminnych, powiatowych,
gdzie rząd Prawa i Sprawiedliwości angażuje olbrzymie środki finansowe, aby poprawić bezpieczeństwo na drogach. Zaś w tym przekazie, w tej debacie, w tej dyskusji, w przestrzeni publicznej brakuje tych obrazów. Obrazów z inwestycji, które toczą się w polskim układzie komunikacyjnym dróg śródlądowych. Prezes generalnego wykonawcy dzisiaj porównał tą budowę z przedsięwzięciem na drodze ekspresowej S3 budowy ponad 2-kilometrowego tunelu. Tutaj też zaangażowano wiele sił, wiele środków, ale to jest takie reprezentatywne miejsce w skali całego kraju, bo w wielu miejscach dzieje się dużo, w wielu miejscach realizujemy przedsięwzięcia w ramach infrastruktury, infrastruktury wodnej śródlądowej. Można by powiedzieć, kolejny raz rząd Prawa i Sprawiedliwości dotrzymuje słowa. Dotrzymuje słowa poprzez realizację tych inwestycji. Tutaj wiemy, że jeszcze dwie inwestycje w tej perspektywie, przebudowa jazów, kolejne dwie już za 2-3 lata i będziemy mieli udrożniony cały ciąg transportowy w nowoczesnej, jeden z najwyższych klas europejskich między Gliwicami a Wrocławiem. Czwarta klasa żeglowności, wielkie barki przewożące towary, to odciążenie dla transportu drogowego, jakże przecież wiemy szkodliwego dla środowiska, także transportu kolejowego, który nazywamy zielonym transportem, ale tak naprawdę zielonym transportem to jest transport wodny. I na pewno będzie to tak, że ta równowaga pomiędzy transportem samochodowym, drogowym i przepraszam, drogowym, samochodowym, kolejowym i śródlądowym, wodnym zostanie przywrócona. Należy zwrócić uwagę na olbrzymie zaangażowanie wszystkich, którzy zostawiają część życia na tych budowach. Wód Polskich, jest z nami pan prezes Daca, są z nami pracownicy, którzy często w głuszy, w odstępach, daleko od szlaków drogowych i kolejowych zostawiając część swojego życia, poprawiając w sposób znaczny tą infrastrukturę. Pan premier już o tym mówił. Ponad 60 lat na Opolszczyźnie nie prowadzono tak wielkich przedsięwzięć inwestycyjnych. Ale ponad 60-50 lat nie projektowano tak wielkich wydarzeń inwestycyjnych na innych szlakach wodnych. Za to chciałem wszystkim podziękować. Panie premierze, a panu w szczególności, rządowi i parlamentarzystom tutaj obecnym Prawa i Sprawiedliwości za olbrzymie wsparcie i za te środki finansowe, którymi dysponujemy, możemy je wykorzystywać na potrzeby realizacji tych inwestycji. Bo wcześniej rządzącym brakowało odwagi, naszym poprzednikom brakowało odwagi, żeby podjąć olbrzymi wysiłek finansowy, olbrzymi wysiłek inwestycyjny. Nam tej odwagi nie brakuje. Naszemu rządowi, naszej większości parlamentarnej tej odwagi nie brakuje i za to wsparcie w imieniu wszystkich tych, którzy w sposób właściwy i należyty wykorzystują szanse, wykorzystują środki finansowe. Bardzo dziękuję.